Puszczanie gigantycznych baniek, chodzenie na szczudłach, dmuchane place zabaw czy gry i zabawy sportowe to tylko niektóre z atrakcji, jakie towarzyszą piknikowi dla rodzin zastępczych. Imprezę za międzyszkolnym ośrodkiem sportowym już po raz kolejny zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. W zabawie na świeżym powietrzu udział biorą podopieczni z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Impreza ma przede wszystkim charakter integracyjny, mówi Iwona Nowakowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Są to nasze rodziny zastępcze, rodzice biologicznie, babcie, cioci różnego rodzaju. I proszę pamiętać, że 29 maja obchodziliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego i w ramach takiego pikniku rodzinnego właśnie chcemy pokazać, że tak naprawdę rodzina jest najważniejsza, że mama, tata, nawet jeżeli to jest rodzic zastępczy, to są najważniejsze osoby w życiu dziecka. Obecnie na terenie powiatu ełckiego w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka przybywa 260 dzieci. Jak dodaje Nowakowska, coraz częściej zdarza się, że dzieci wracają do rodzin naturalnych. Integracja rodziców zastępczych, naturalnych jest tutaj też jak najbardziej wskazana i potrzebna. Żebyśmy nabrali do siebie nawzajem zaufania. Chciałabym tu zauważyć, że coraz więcej dzieci wraca nam do rodziców naturalnych, czyli ta nasza praca, te właśnie takie spotkania dają taki efekt, że te dzieci po ustaniu tych przyczyn, dla których te dzieci znalazły się w rodzinie, wracają do rodzin naturalnych i to jest dla nas takie pocieszające. Jedną z uczestniczek pikniku była Teresa Górska, która od 10 lat prowadzi rodzinny dom dziecka w Ełku. Dzięki takim spotkaniom opiekunowie mogą podzielić się doświadczeniami. Prowadzenie rodzinnego domu dziecka to duże wyzwanie, przyznaje Teresa Górska. Dzieci mogą spotkać się z innymi też, zapoznać się, a tym bardziej jeszcze rodzice mogą porozmawiać i wymienić doświadczenia, czy w ogóle porozmawiać, jak życie się toczy w takich rodzinach. To jest bardzo dobre. To jest wielkie wyzwanie dla wszystkich domowników, dlatego że łączy się rodzina biologiczna z innymi dziećmi, które mają wielokrotnie zupełnie inne wychowanie, inny balast taki, który przynoszą. Jestem dumna ze swoich dzieci na zasadzie, że nie sprawiają kłopotów wychowawczych, radzą sobie. No. I to ogromnie cieszy. Współorganizatorem pikniku dla rodzin zastępczych był Międzyszkolny Ośrodek Sportowy.